Witam bardzo serdecznie w miejscu szczególnym na Ursynowie. Mam ogromną sympatię do Juliana Ursyna Niemcewicza. Czytałem o nim sporo, cytuję go w rozmaitych swoich publikacjach. Więc mówienie o Jacku Malczewskim, o wielkim polskim patriocie, o wielkim polskim malarzu, w miejscu, które wiąże się z imieniem postaci absolutnie arcywybitnej, bo taką był Julian Ursyn Niemcewicz, jest po prostu rzeczywiście zaszczytem i przyjemnością. Mój pierwszy slajd, który jednocześnie daje Państwu tytuł mojego wykładu, wykładu, który powtarza tak naprawdę tytuł pewnego artykułu dość obszernego, który opublikowałem na łamach pisma, który się nazywa Wszystko co najważniejsze. Więc nawet niektóre cytaty, które będę tutaj przytaczał, pochodzą z tego tekstu. Więc w jakimś sensie mówienie o Jacku Malczewskim jako polskim malarzu, no właściwie jakby zobowiązuje też do tego, żeby się zastanowić, na ile ten malarz jest także malarzem uniwersalnym, na ile wpisuje się tak naprawdę w dzieje artystyczne świata, na ile się nim zainteresowano, na ile rzeczywiście jest znany w świecie. To o tym będziemy w trakcie tego wykładu mówić. Ale Jacek Malczewski to także jest malarz, który uwielbiał portretować siebie. Jest to rodzaj pewnego narcyzmu. Artyści są w większości przypadków dość narcystyczni. Kochają swój wizerunek, niektórzy go nie lubią, ale za to jakby no, starają się penetrować własną psychologię, malując swoje portrety. Ilość tych portretów jest ogromna, czy duża, w tej ogromnej twórczości Jacka Malczewskiego. Myśmy tutaj w rozmowie przed wykładem z panem kierownikiem czytelni mówili o tym, jak to rzeczywiście właśnie do tej pory była tylko jedna wystawa monograficzna, która miała miejsce lat temu, 30 przeszło, w Poznaniu. Idzie stulecie, będzie to stulecie przecież w 2029 roku. Jestem przekonany, że będzie taka wystawa, podejrzewam, że podzielona na trzy wielkie miejsca, to znaczy no tam, gdzie jest, na przykład w Muzeum Narodowym w Warszawie jest chyba 139 obrazów Jacka Malczewskiego. W Muzeum Narodowym w Poznaniu jest może nie więcej, ale za to są te wspaniałe, wielkie dzieła, które będziemy dzisiaj omawiali, takie jak między innymi, no zobaczymy, będziemy przywoływali, gdzie one się znajdują, ale również Kraków posiada oczywiście to miejsce, w którym Jacek Malczewski odbył studia, w którym mieszkał. No, Kraków też posiada wspaniały zbiór i to nie tylko Muzeum Narodowe, ale także Zamek Królewski na Wawelu posiada również dzieło Jacka Malczewskiego. A więc pomiędzy tymi trzema miastami zapewne rozegra się ta zapewne no, wspaniała opowieść o Jacku Malczewskim. Ja dzisiaj Państwu proponuję, żebyśmy wybrali pewne wątki, wątki, które pokażą jego jakby wymiar polskości, ale także ten wymiar uniwersalnego jego jakby wymiaru, który właściwie no, został dostrzeżony, bo i wystawy, które były w Argentynie, w Brazylii, a szczególnie w Londynie, w Barbicanie, to jest właściwie Barbakan londyński, wystawy, które organizowała pani Agnieszka Ławniczakowa, to jest jedna z najwybitniejszych, najbardziej zasłużonych badaczek twórczości Jacka Malczewskiego. One rzeczywiście, te wystawy, zwróciły uwagę świata na twórczość naszego znakomitego malarza. Wystarczy zajrzeć do książek, które są poświęcone sztuce XIX wieku, czy XX wieku, czy początkom XX wieku, żeby zobaczyć, że Jacek Malczewski wszedł do kanonu artystów, których się przywołuje, którzy są rozpoznawalni, których nazwisko dużo znaczy, których nazwisko po prostu jest ukazywane w kontekście największych artystów przełomu XIX i XX wieku. My do Narcyza jeszcze wrócimy, bo to jest mało znany obraz, obraz w prywatnej kolekcji. Jak gdyby zapowiadając trochę na zasadzie wstępu, chcę powiedzieć, że pomimo, że w bardzo ważnych książkach o Jacku Malczewskim, na przykład pani profesor Puciaty Pawłowskiej, to jest jedna ciągle z najważniejszych książek o Jacku Malczewskim, jest taka teza postawiona, że
Ta wyprawa archeologiczna, o której za chwilę powiem dwa słowa, z Karolem Landskorońskim do Azji Mniejszej, na wyspę Rodos, że ona w jakiś szczególny sposób się nie przełożyła na twórczość Jacka Malczewskiego. Z perspektywy mojej, ja jestem z wykształcenia nie tylko historykiem i historykiem sztuki, ale także archeologiem klasycznym, z mojej perspektywy, i spróbuję to Państwu też powiedzieć, nie ulega wątpliwości, że ta obecność Jacka Malczewskiego w Grecji, ta obecność jego przez kilka miesięcy na wykopaliskach czy na badaniach archeologicznych w Azji Mniejszej, że to rzeczywiście spowodowało u niego w rozmaitych okresach życia no, pojawienie się wiele tematów właśnie z ducha antyku czy antykizujących. I choćby jego ten obraz, który potem będziemy analizowali, z tymi tańczącymi menadami, bachantkami, to jest coś z tego ducha antyku, który Jacek Malczewski do tego swojego programowego obrazu, bo zapewne tym chłopcem, który siedzi na szczycie drabiny, on jest on sam, że po prostu z ducha antyku jest bardzo wiele rzeczy obecnych w jego twórczości. No właśnie, ale przede wszystkim ta jego polskość, ta niesłychana zupełnie miłość do Polski, wyrażana w listach do ojca. Zaraz powiemy o tym, czy przypomnimy, bo pewnie większość z Państwa o tym wie, że Jacek Malczewski tak naprawdę miał szczęście mieć bardzo znakomitych mecenasów, ale miał też szczęście no, mieć rodzica, ojca, który no, rzeczywiście był nie tylko wielkim polskim patriotą, był nie tylko człowiekiem, który opowiadał mu o wielkości twórczości Słowackiego, na którym wyrastał Jacek Malczewski, te wszystkie nawiązania do tych scen związanych z zsyłką na Sybir, do których za chwilę nawiążemy, to Jacek właściwie to wiedział jako dziecko już od ojca. To pod jego wpływem czytał Angelego Słowackiego. I ta miłość do ojczyzny, rozbudzona też przez Adolfa Dygasińskiego, z którym Jacek potem pojedzie do Krakowa na studia, do Matejki, to jest ten pierwszy czas, kiedy we wczesnej młodości po prostu rzeczywiście styka się z tą polskością kraju, czyli z polskością, czyli z jestestwem kraju, którego nie ma na mapie świata, który nie istnieje. I to, że są tacy artyści jak Matejko, którego uczniem Jacek Malczewski zostanie, ale którego drogi nie chciał naśladować i poszedł własną, i dlatego jest tak indywidualnym, tak znakomitym artystą, i wszyscy inni, Henryk Rudakowski, dziesiątki innych, tak naprawdę budowali polskość w sercach ludzi poprzez swoje obrazy. Jacek Malczewski się w to wspaniale włączył. No i na przykład jak go zapytano, jak malować, to odpowiadał, malujcie, swoim studentom odpowiadał, malujcie tak, żeby Polska zmartwychwstała. Krótko, zwięźle i pięknie. Albo sztuka jest modlitwą naszą. Tak mówił, kiedy został rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Nie czuł się najlepiej jako rektor. On był człowiekiem wolnym właściwie, nie bardzo się nadawał do administracji, ale jak już został tym rektorem w roku 1912, jak odbywała się inauguracja, polecam Państwu ten tekst, podobnie jak polecam jego wyznania z dzieciństwa, kiedy mieszkał w Wielgiem, o którym za chwilę będziemy mówili, to te wypowiedzi właśnie w tym duchu o Polsce, będzie ich jeszcze kilka innych, czy o tym, że sztuka jest modlitwą, to są wielkie, wzniosłe rzeczy. Ta jego mowa z 1912 roku, z października, to jest prawie jak modlitwa naprawdę. To jest jeden z najpiękniejszych tekstów, jakie można w języku polskim przeczytać. Ta idea wzniosłości. Polski jeszcze nie ma, jeszcze nawet się pierwsza wojna światowa nie zaczęła, która Polskę wyłoni, a Jacek Malczewski po prostu no, z tymi wieloma innymi twórcami próbuje zaczarować rzeczywistość. Polonia, tak się nazywa oczywiście obraz, który widzimy. Tych Polonii namalował wiele, odniesiemy się do tego i niektóre z obrazów przeanalizujemy w sposób szczególnie pogłębiony. Parę dat, parę faktów z jego życia, które możecie Państwo sobie przeczytać. Ten wykład jest dostępny. On nie jest może przeze mnie graficznie szczególnie dopracowany. Nawet nie udało mi się pamiętać, żeby włączyć w to jakiś intensywniejszy kolor jako tło,
ale to są solidnie podane dane, które przypominają nie tylko oczywiście datę jego urodzenia, ale przypominają fakt, że tak naprawdę pomimo, że się urodził w Radomiu, to jednak to miejsce, które kochał szczególnie, do którego wracał, w którym umarła jego matka, gdzie zaczął malować ten cykl Thanatos, odnoszący się tak naprawdę od odchodzenia w zaświaty, to się wiąże po prostu z tą miejscowością. Zresztą tam też stykał się z nauczycielem, wychowawcą Adolfem Dykasińskim, może dziś nie bardzo pamiętanym, ale naprawdę jedna z wybitniejszych postaci, która no, opowiada nam właściwie jak gdyby losy życia jestestwa państwa polskiego bez obecności na granicy, na mapach świata czy na mapach Europy. Więc miał szczęście, zacząłem to mówić i do mecenasów, było ich trzech, będziemy o tym jeszcze mówić, ale miał też szczęście właśnie do ojca, miał też szczęście do Adolfa Dygasińskiego. Dodajmy, że jego ojciec do tego stopnia wierzył w zdolności syna, że ogromnie się zapożyczył, żeby on mógł pojechać na studia, po krakowskich studiach, żeby mógł pojechać na studia do Monachium, żeby mógł pojechać do Paryża. No krótko mówiąc, Jacek Malczewski otrzymał prawdziwie międzynarodowe wykształcenie, ale jak będziemy czytali za chwileczkę, pomimo pobytów w rozmaitych częściach świata, wypraw do Italii, których były co najmniej trzy, za każdym razem powtarzał, że on potrafi tworzyć tylko w Polsce, że tylko Polskę potrafi malować, czy polskie tematy podejmować, co nie jest może do końca prawdą, co jest trochę kokieterią, ale niemniej jednak tu trochę tych faktów i dodajmy, że w roku 1871, tu zaczynamy teraz już ścieżkę opowieści, wraz z Dygasińskim wyjeżdża do Krakowa. Jacek chciał studiować archeologię tak naprawdę, to jest ciekawe. Świetnie rysował, to prawda. Z czasem trafia pod skrzydła Jana Matejki i oczywiście nie będziemy opowiadali o całym tym jakby związku między wielkim artystą i jego uczniem. Jacek Malczewski bardzo szybko zrozumiał, że stojąc w cieniu wielkiego drzewa, jakim był, mówiąc metaforycznie, Jan Matejko, idąc, naśladując jego twórczość, będzie tylko rzemieślnikiem, a chciał być artystą. No i rzeczywiście zobaczymy, że choćby pisząc do ojca już we wczesnej młodości, po prostu pisze, że on nie pójdzie tą drogą, że on ma inną wizję świata. Matejko się na niego oczywiście obraził, ale dzięki temu, że się uwolnił od maniery wielkiego mistrza, no wyrósł z niego, zobaczymy te fazy twórczości, wyrósł z niego po prostu oryginalny, wielki malarz, na dodatek malarz niezwykle płodny. I pokazuję to Państwu jeden z tych przykładów, będą trzy, które ukazują tego pastuszka, który patrzy na te rozległe łąki właśnie gdzieś tam w tym Wielgie, do którego to Wielgie wracał. Widzieliśmy, że parę lat tam mieszkał, co najmniej no, 4 lata prawie tam, przeżył też pierwszą miłość, ale związek z naturą, związek z polskimi łąkami, kurami, z gęśmi, krowami, tu są też jeszcze nawet prosiaczki wypasane na łące, wszystko to razem to był jego świat, który tak naprawdę no, rzeczywiście głęboko zapadł mu w serce. Tutaj macie Państwo właśnie list. Rzućmy okiem listy wysłany 14 września z miejscowości Wielgies, czyli w okolicach Zwolenia, gdzie mieszkał na wsi od 13 do 17 roku życia i jak wiadomo z jego wspomnień spisanych w 1882 roku, no już mówiliśmy, że kochał bardzo to miejsce i pisał tak samo jesień. To jest ciekawe, bo to wiąże Jacka Malczewskiego ta wieś z tą wsią, czy też z tym miejscem, któremu ofiarował na Ukrainie w okolicach Lwowa. To jest miejscowość, którą jedna z miejscowości w okolicach Lwowa, o której zaraz powiemy dwa słowa. Więc jak przeczytacie Państwo ten tekst na czerwono, tak samo jesień po cichu zapada w Rozdole, to jest ta miejscowość, gdzie jeździł do Landskorońskich, jeździł co roku przez wiele, wiele lat. Chodzę smutny, dziwię się, że głosu Pana nie słyszę i obecności Jego nie czuję przy sobie. To daje nam wyobrażenie, jak człowiek, który nie był może jakimś bardzo wybitnym pisarzem,
Świetne są jego listy, znakomite, pisane, jest ich 70, które napisał do Karola Landskorońskiego, ale to niech nam wystarczy na przypomnienie, że właściwie to był ktoś, kto w sposób szczególny miał do polskiej wsi no, właściwie taki sentymentalny, nie tylko w okolicach Wielgi, ale także Rozdołu miał wielki sentyment. Tutaj Państwu pokazuję jeszcze jeden z jego obrazów ukazujących właśnie to Wielgię. I przeczytajmy teksty, które źródłowe. Jak najbardziej rozkoszuje się pejzażem rodzinnym, w którym wyrósł i który najlepiej czuję. To są jego słowa. Natomiast potem w wywiadzie w 25 roku, na parę lat przed śmiercią, powie: Wyspiański często prowadził mnie na Wawel i mówił, to jest Polska. Tymczasem ja mu zawsze tłumaczyłem, że Polska to te pola, miedze, wierzby przydrożne, nastrój tej wsi o zachodzie słońca. Wspaniałe słowa, prawda? Niesłychane. Oczywiście Wyspiański, którego rocznicę śmierci obchodziliśmy bodaj ze dwa dni temu, w Krakowie się otwiera bodaj jutro czy pojutrze nowa odsłona, nowa wystawa, nowy dom Wyspiańskiego z jego arcydziełami. Jacek Malczewski stykał się i z Mehoferem, i z plejadą innych twórców w Krakowie. Wiedział, że musi tworzyć własną wizję artystyczną, no i ją stworzył. Ale żeby o tej wizji artystycznej opowiedzieć, to jeszcze jeden przykład. Nie będę się podejmował interpretacji, która to część Polski jest ukazana, ale ten pejzaż u niego wielokrotnie się pojawia. On go głęboko odczuwa. Jak widzieliśmy, o tym też pisze. No więc może przypomnijmy króciutko tylko, chociaż możecie to Państwo zobaczyć w internecie, jest inny mój wykład. Wykład właśnie już wspomniany o Karolu Landskorońskim i relacjach pomiędzy właśnie tym właśnie wielkim mecenasem sztuki, a Jackiem Malczewskim. Więc tutaj tylko dla krótkiego przypomnienia, dla tych z Państwa, którzy tego wykładu nie wysłuchali albo nie mają szansy, nie mając internetu wysłuchać, przypominam, że na jego wizję świata złożyło się właśnie i to obcowanie z polską wsią, ale także obcowanie ze światem starożytnym. Mówiliśmy, że marzył o studiach na archeologii, tak jak Stanisław Wyspiański studiował historię sztuki. Tak samo jak inni artyści studiowali rozmaite przedmioty, byli to tak naprawdę ludzie bardzo wykształceni. Jacek Malczewski wziął udział w wyprawie archeologicznej, która miała miejsce w 1884 roku, ale zatrzymali się też na wyspie Rodos, a potem, jak Państwo widzicie, było kilka wypraw do Italii. Pierwszą sfinansował Marcelli Czartoryski, pierwszy jego mecenas. Następną sfinansował Karol Landskoroński, drugi jego mecenas. I trzeci, być może ten, który kupił najwięcej jego dzieł, Edward Raczyński. Te wielkie dzieła symboliczne z epoki, kiedy Jacek Malczewski maluje już jako wybitny symbolista, one były prawie po prostu wszystkie, powiedzielibyśmy po polsku, niemal na pniu kupowane przez Edwarda Raczyńskiego. Ten zbiór w Rogalinie jest rewelacyjny, jest wspaniały, jest jedyny w swoim rodzaju. A więc Jacek Malczewski miał rzeczywiście wybitnych patronów, wybitnych mecenasów. I mówiąc o tych aspektach jego tej wyprawy, no bo Karol Landskoroński, wielki pan, który posiadał wspaniały pałac w Wiedniu, który zgromadził wielką kolekcję dzieł sztuki, one w części znacznej są obecnie na Wawelu i w Zamku Królewskim w Warszawie. Karol Landskoroński wymyślił sobie, że przeprowadzi badania archeologiczne na obszarach mniej znanych Azji Mniejszej. To było kiedyś oczywiście państwo greckie, epoki helenistycznej, a potem oczywiście Cesarstwo Rzymskie. To była bardzo bogata prowincja. A tutaj mamy taki wspaniały przykład właśnie jednej z akwarel Jacka Malczewskiego właśnie z tej wyprawy. Jak Państwo zajrzycie do tego tekstu, który jest w internecie, który opublikowałem na łamach Wszystko co najważniejsze, ja tam przywołuję tekst profesora Mariana Sokołowskiego. W tej wyprawie do Azji Mniejszej było wielu
specjalistów niemieckiego pochodzenia, austriackiego, ale Karol Landskoroński cały czas pamiętał o Polsce i na tą wyprawę zaprosił i Jacka Malczewskiego, polskiego malarza, jako dokumentalistę, i zaprosił też profesora Mariana Sokołowskiego. I Marian Sokołowski opisał tą wyprawę i pisze, jak byli szczęśliwi na Rodos. Jak z Jackiem Malczewskim śpiewali z radości, jak wspaniale świeciło słońce, jakie były odblaski morza. Potem byli z kolei też na Akropolis Ateńskiej. A więc to była niesłychana lekcja sztuki starożytnej dla Jacka i poznanie duchowości antyku, którą, co jest niezwykle ciekawe, przeniesie w polskie opłotki, co za chwilę zobaczymy. Właściwie moglibyśmy mnóstwo podać przykładów jego rysunków, gdzie macie Państwo odwołanie do słynnej grupy Laokoona. Oczywiście tam są trzy postacie, ojciec i dwaj synowie, kapłan świątyni Apolina i jego dwaj synowie. To jest ta opowieść wzięta z Iliady. Tutaj Jacek Malczewski, tak jak potem się będzie wcielał w świętego Franciszka, a nawet będzie się wcielał w postać Chrystusa, i takie są też przedstawienia, to tutaj wcielił się w postać Laokoona, a osobą, którą widzimy po lewej stronie, jest oczywiście jego wielki mecenas, niezwykle wykształcony człowiek, wspaniały kolekcjoner, Karol hrabia Landskoroński, też wielki polski patriota tak naprawdę, człowiek, który wprawdzie jest pochowany w Wiedniu, ale należący absolutnie do wybitnych polskich patriotów. Powiedziawszy właściwie trochę taki może zbyt długi wstęp, czy wypowiedziawszy słowa o rozmaitych aspektach osobowości Jacka Malczewskiego, teraz przychodzi w skrócie powiedzieć o tym wczesnym okresie, tym okresie, kiedy jako młody człowiek, no bo pomyślmy, urodził się w 54, no to jest w latach 80., to jest bardzo młody człowiek ciągle. I mówiliśmy, że ta jego twórczość, bardzo realistyczna tu w tym wydaniu, to jest artysta, który jeszcze nie stworzył własnego stylu. To jest ktoś, kto tworzy w duchu matejkowskim w pewnym sensie, czyli w duchu realistów. Taki był wtedy no, ogólny trend w sztuce, poza oczywiście impresjonizmem, do którego, jak zobaczymy, też czasami będzie nawiązywał. Więc jak Państwo popatrzycie na odpoczynek w kopalni, oczywiście jest to odpoczynek w kopalni na Syberii, to są zesłańce. A więc tak naprawdę ta wczesna twórczość Jacka Malczewskiego, ona wywodzi się z ducha słowackiego. Oczywiście przypominamy, że to nie chodzi o... Słowacki nie pisał o powstaniu styczniowym, bo już nie żył. Pisał o powstaniu listopadowym i zesłańcach po powstaniu listopadowym. Ale i jego Angeli, którego czytał, ojciec wręczył mu książkę i zasugerował lekturę. I potem z tego wynikają rozmaite wersje śmierci Elenai. I te wczesne obrazy, jak tutaj, no cóż, jest to rzeczywiście przykład kogoś, kto za sprawą ojca patrioty, za sprawą Dygasińskiego, za sprawą otoczenia, ta polska wieś, ta, on pochodził z zacnej rodziny. To jest, mieli herb, to była szlachta. Jest przykładem tego pielęgnowania tradycji patriotycznych. No i oto mamy właśnie odpoczynek w kopalni. A tutaj mamy z kolei śmierć Elenai, która to, nie będę Państwu oczywiście opowiadał historii, trzeba przeczytać Angellego. To jest piękna, niesłychana opowieść. Wiemy jedno, że ta wczesna wersja, bo są późniejsze, tu jest, mamy taką realistyczną, powiedzielibyśmy werystyczną wersję. Ona wisi w sukiennicach i patrząc na ten obraz, no naprawdę ma się poczucie takiego sublimowania piękna kobiecego. To jest kobieta, która miała trudne koleje losu, umiera na zesłaniu, no i widzimy po prostu głównego bohatera powieści, który zrozpaczony siedzi na brzegu łóżka, a w tle, ledwo Państwo pewnie widzicie, jest wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Piękny, wspaniały obraz, jeden z tych niezwykłych przykładów tego głębokiego przeżycia martyrologii narodu polskiego. Tu Jacek Malczewski stał się tak naprawdę sławą. Jest rok 1883, a więc staje się naprawdę postacią uznaną.
Ten obraz wynosi go na piedestał ludzi, których twórczość jest dostrzeżona. Ja nie będę opowiadał o tych jego studiach monachijskich i studiach paryskich. Zobaczycie tylko Państwo cytat, jak pisze do rodziców, że właściwie gdziekolwiek jest myśl o Polsce, to jeszcze sobie to przeczytamy. Natomiast tutaj naprawdę, pomimo że to jest jeszcze nie ten Jacek, którego rozpoznajemy na pierwszy rzut oka, to nie jest ten Jacek Malczewski, który stworzył ten swój indywidualny styl, ale tu stworzył arcydzieło. To jest absolutne arcydzieło i jak popatrzymy, akurat przestawiło się nieco. Ja miałem jeszcze jeden obrazek, który zdaje się nie zapisał, ale to proszę mi uwierzyć, że jakbyście się Państwo wybrali do Muzeum Narodowego w Warszawie, to zobaczycie wersję już z początku XX wieku, gdzie powraca temat Elenaj, wzorowanej zresztą na przedstawieniu renesansowego arcydzieła, jakim jest Martwy Chrystus Andrei Manteni z końca wieku XV. Jest zresztą wiele u Jacka Malczewskiego odwołań do włoskiego renesansu, o czym jeszcze powiemy. W każdym razie tutaj jesteśmy ciągle w fazie wczesnej, w fazie przed rokiem 1890, kiedy wybucha w nim ta wielka miłość do sztuki symbolicznej. Wtedy tych symbolistów było bardzo wielu w całej Europie. Więc tu jeszcze jeden przykład. Wprawdzie to już jest rok 1892, ale macie Państwo Wigilię na Syberię. Proszę zwrócić uwagę, jak jest to dzieło nakierowane na stworzenie nowych wartości malarskich. Kwestia światła, nastroju, głębi obrazu. Jest to malarz, który rzeczywiście potrafi tworzyć i atmosferę. Atmosferę wprawdzie smutku, bo to jest ta smutna Wigilia na Syberii. Niemniej jednak widzimy tutaj po tych płomieniach światła jakiś duchowy żar, który rozlewa się po twarzach tych ludzi, którzy czekają na wolną Polskę, a przede wszystkim na uwolnienie z katorgi. Tu macie Państwo parę dat, których nie będę oczywiście wymieniał, jak to Jacek jedzie do Monachium, żeby się doskonalić w technice malarstwa, jak spotyka całą wielką plejadę polskich malarzy. Ci z Państwa, którzy cokolwiek interesują się edukacją artystyczną w Polsce w drugiej połowie XIX wieku, wiedzą, że Monachium było prawdziwą mekką dla artystów. Tam po prostu studiowało ich ogromna ilość. Tam pojechał też na krótko Siemiradzki. No, krótko mówiąc, to Monachium odegrało w twórczości czy w kształtowaniu polskiej sztuki wielką rolę. Natomiast tutaj macie Państwo trochę jeszcze innych dat w związku z Becklinem. To, że zostaje obrany do zarządu nowo powstałego Stowarzyszenia Polskich Artystów, że jest potem tym profesorem ASP i rektorem, o czym już mówiliśmy. A więc parę dat, które niech dają nam wyobrażenie o tym, że to było życie aktywne, że także udzielał się jako pedagog, jako nawet rektor i że świat przemierzył. Nie tylko Grecja, nie tylko Turcja, dawne Cesarstwo Rzymskie, obszary dawnego Cesarstwa Rzymskiego, nie tylko wyprawy do Italii, ale również Paryż, również Monachium i kontakt z bardzo szerokim spektrum rozmaitych aspektów twórczości artystycznej. I oto się zaczyna. Introdukcja, rok 1890. To jest obraz, który jest też w sukiennicach. Zawsze ten obraz przyciąga uwagę wielu ludzi, no bo oto widzimy takiego biednego malarczyka. Ja mam, przepraszam, jakąś słabą reprodukcję. Nie udało mi się ściągnąć lepszej. Nie udało mi się pamiętać, żeby od pana profesora Szczerskiego, dyrektora Muzeum Narodowego, ściągnąć dobrą reprodukcję. Ale nawet na tej słabej reprodukcji widzimy młodzieńca na jakiejś takiej lichej ławce, w butach, które są kompletnie zdezelowane. Te rozmaite malarskie narzędzia, które ma, bo to właściwie jest taki malarz pewnie i pokojowy, i artysta trochę, i ten kapelusz znoszony, filcowy, i piękny pejzaż. Oto jest introdukcja, oto jest jakby ten moment przełomu, kiedy Jacek Malczewski
z malarza realisty, którym się kiełkuje wprawdzie twórczość symboliczna już wcześniej, ale od tego momentu no, rzeczywiście zaczyna się ta twórczość, ta, którą kochamy, ta, którą znamy, ta, która jest jakby jego jestestwem, jego osobowością. Tu macie Państwo trochę tekstu na ten temat, kto to jest. No więc to jest zapewne autoportret. To jest właśnie on. Człowiek, który nigdy tak naprawdę nie miał pieniędzy, rozdawał swoje obrazy, jak wiemy, od Janoszanki, jednej z jego uczennic. Zawsze mu brakowało pieniędzy. Wystarczy poczytać listy pisane do hrabiego Landskorońskiego, którego pożyczał, nie oddawał. Landskoroński mu oczywiście przebaczał. Jak było z płatnościami przez tych innych mecenasów, tego do końca nie przestudiowałem, ale nie ulega wątpliwości, że Jacka pieniądze się w ogóle też nie trzyma. To jest inna sprawa, jak bardzo wielu artystów zresztą. Ale jedno jest pewne, że ten obraz jest obrazem cezurą, przełomem, takim momentem, w którym artysta po prostu rzeczywiście próbuje stworzyć własną wizję świata. Tu mamy napisane właśnie ten list. To jest ciekawe, do ojca list. Jest rok 1876. Pomyślcie Państwo, jak wcześnie, kiedy pisze: chcę inaczej malować jak Matejko, jak wszyscy mistrze świata. Chcę malować rzeczywistość, prawdę. No i malował rzeczywistość, prawdę. Powstawały te obrazy realistyczne, a teraz rodzi się nowy sposób malowania, twórczość symboliczna, ale to, że ja chcę tworzyć inaczej niż Matejko, jest kapitalnym dowodem na to, jak bardzo i on, i zresztą Wyspiański, i Mehofer, to jest ta wielka trójca, która wyszła spod skrzydeł Matejki, każdy z nich poszybował w innym kierunku, każdy osiągając niezwykle wysoki poziom artystyczny. No i mamy Melancholię. Wszyscy znamy ten obraz, reprodukowany jest setki razy. Właściwie moglibyśmy tylko temu obrazowi poświęcić cały wykład, czego nie zrobimy. Natomiast warto jest zauważyć, ja nie wiem, czy mnie się uda pokazywać, udaje się, o, tu jest nasz bohater. To jest Jacek Malczewski, jeszcze raz przedstawiony. Tam widzieliśmy go jako malarczyka. Biedaka, który coś tam maluje, coś zarabia na życie, ale słabo mu to idzie. Tutaj jest malarzem, który siedzi przed sztalugami i z tych sztalug wylewa się całe polskie dzieje. Oto mamy i kosynierów, i mamy husarię, i mamy najrozmaitszych bohaterów narodowych, których można by tu rozpoznawać. To jest po prostu rzeczywiście ten, jakby to powiedzieć, cały wielki ciąg postaci, do których w rozmaity sposób będzie nawiązywał. Ale ciekawe, że Jacek bardzo szybko zrozumie, tak jak Michał Anioł, kiedy maluje sklepienie Kaplicy Sykstyńskiej, pierwsza scena, którą namalował Michał Anioł, jest zatłoczona. Jest mnóstwo ludzi, jest mnóstwo postaci, czego potem już Michał Anioł nie powtórzy. Zrozumiał, że jakby w twórczości artystycznej najważniejsza jest synteza. Jacek tu rzeczywiście opowiedział nam o właściwie całych dziejach Polski. Gdzieś tam od średniowiecza po upadek państwa polskiego w 1795 roku, po obydwa powstania, i listopadowe, i styczniowe. Więc jakbyśmy się przyjrzeli tu poszczególnym postaciom, to byśmy rzeczywiście mogli się tutaj dopatrzeć na rozmaitszych. No, to jest, jak powiadam, na osobny wykład. Tak samo tutaj, błędne koło. Tutaj zatrzymajmy się na chwilę, bo to jest obraz niezwykle ciekawy. Ja już mówiłem o tym, że w jakim sensie dla mnie ten obraz jest kluczowy. Właśnie w kontekście tych słów, które Jacek Malczewski napisał do ojca już w 1876 roku. Ja nie chcę tworzyć jak Matejko, pisze. Ja chcę tworzyć własną sztukę. Tu jest jeszcze blisko Matejki w miarę, bo widzimy po prostu ogromną ilość postaci. Tu widzimy nawet te Alantika, taniec, proszę zwrócić uwagę, jak menady, czyli te dzikie kobiety pod wpływem wina, ubrane w skóry dzikich zwierząt, tyrsy. No, mówiąc krótko, świat czegoś, co Jacek Malczewski duchowo przetrawił i przywiózł sobą z tej wyprawy do Grecji, do
do obszarów dawnego Cesarstwa Rzymskiego, do Turcji, kiedy z Karolem Landskoronskim prowadził badania archeologiczne i był dokumentalistą tej wyprawy. Nie wchodząc we wszystkie szczegóły, interesują nas głównie te postacie. Ten młodzieniec i ten tutaj starzec, którego tu widzimy. Proszę Państwa, ja tylko odpowiem, bo to z Muzeum Jana Pawła II. Halo? Ja przepraszam. Proszę Pani, ja prowadzę wykład w tej chwili. Ja do Pani zadzwonię, jak skończę wykład. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję. No więc, proszę Państwa, to nie jest moja interpretacja, to jest to, co teraz powiem, tylko to jest interpretacja świętej już pamięci pani doktor Małgorzaty Sobieraj, która zauważyła rzecz przed nią jakby niedostrzeżoną, że ten młodzieniec to jest oczywiście autoportret, on, który siedzi na szczycie drabiny, próbuje obejrzeć świat, ogarnąć tajemnicę świata, a poniżej jest przedstawiony starzec, który trzyma w ręku, w prawym ręku klucz. To jest klucz do właściwej drogi w twórczości malarskiej, ale te słowa wypowiada właśnie Matejko. Matejko mu mówi, masz malować tak, a tak. Oto ci daje klucz do wielkiego triumfu malarstwa. A Jacek Malczewski oczywiście tego nie chce robić. Czy rzeczywiście to jest portret mistrza, który, jak Państwo wiecie, Matejko był niezbyt rosłym mężczyzną, właściwie był niewysokiego wzrostu. Jacek Malczewski też zresztą nie był wielkim chłopem, choć był podobno bardzo, jakby to powiedzieć, proporcjonalnie zbudowany. Ale to jest niewątpliwie właśnie to, cośmy wyczytali w liście do ojca. To jest jak gdyby, bo tu jesteśmy w roku 1893-94, kiedy mamy do czynienia po tej introdukcji, te sceny symboliczne, właśnie to błędne koło i ten obraz Melancholia, który widzieliśmy, ale jest niewątpliwie tutaj ten wątek osobisty, ta właśnie próba powiedzenia, ja pójdę własną drogą i wypowiadam się właśnie w tym obrazie. Te obrazy zachwyciły Edwarda Raczyńskiego. One dziś stanowią wielką ozdobę kolekcji w Rogalinie i rzeczywiście pośród tych wielkich obrazów, które Jacek Malczewski malował w tamtym czasie, większość z nich trafiło właśnie do Rogalina, do zbiorów Edwarda Raczyńskiego. No właśnie, o tym możecie Państwo poczytać. Ja napisałem kilka tekstów, gdzie przywołuję ten obraz i to jest ten kolejny wątek, bo zaczęło się, widzieliśmy zsyłka na Syberię, etc. Potem widzieliśmy właśnie to rozpamiętywanie historii Polski, pytania, jak malować dzieje Polski. Z Matejką zapewne. Natomiast tutaj macie Państwo taki kapitalny przykład zareagowania przez Jacka Malczewskiego na pewien gest jego kolegi Wojciecha Kossaka. Wojciech Kossak, podobnie jak Julian Fałat, był na intratnej właściwie posadzie u pruskiego króla, który w 1902 roku w Malborku wygłosił bardzo antypolskie przemówienie. I Jacek Malczewski wiedział o tym, że Wojciech Kossak ostentacyjnie odszedł z dworu pruskiego króla, słysząc właśnie połajankę skierowaną w stosunku do Polaków. Wszystkich okoliczności pewnie do końca nigdy nie poznamy, bo sam Wojciech Kossak nie był na tym, nie brał udziału w tym wydarzeniu w Malborku, ale jedno jest pewne, że złożył rezygnację, zrezygnował z bardzo lukratywnej pensji. Tylko malował po prostu cesarza i to było tyle. Po prostu nic więcej nie musiał robić. To nie był tylko król, to był już wtedy cesarz, jak wiecie Państwo. Prusacy wpadli w butę po pokonaniu Francji w roku 1870. No i jakby detronizując francuskiego cesarza, czyli Napoleona III, sami sięgnęli po tytuł cesarski. A potem oczywiście doszło do I wojny światowej i ten tytuł oczywiście stracili. Jacek Malczewski maluje Wojciecha Kossaka
jako właśnie i ułana. Zwróćcie Państwo uwagę, on ma tutaj tą czapkę, prawda, ułańską, ale jednocześnie jest husarzem. Jest husarska szabla, obok niego stoi Bellona, czyli bogini wojny, a w tle tam, tu Państwo tego może do końca nie widzicie, jedzie pociąg. Niektórzy twierdzą, że to odjeżdża pociąg do Berlina, czy rzeczywiście tak, czy nie. Tak czy owak, to jest naprawdę rzeczywiście dzieło malarskie, którym Jacek Malczewski składa hołd swojemu koledze za akt jakby arcypolski. Za powiedzenie, za obrażanie mojego własnego narodu, ja nie mogę dalej identyfikować się z tym miejscem, w którym moi bracia, moja nacja, mój kraj jest obrażany. I to jest ten moment, kiedy rodzi się ta idea sięgania po polskość właśnie, tego budowania, oczekiwania. Rozmaicie artyści czekają na to odrodzenie się państwa polskiego. Ten obraz jest niewątpliwie, on jest w zbiorach pana Wojciecha Pawłowskiego. Niestety żadne muzeum go nie kupiło, szkoda. To jest spory obraz, piękny. Tu widzicie Państwo reprodukcję taką sobie, ale to jest jeden z tych przykładów tej patriotycznej twórczości, której artysta gratuluje swojemu koledze aktu heroicznego, aktu takiego po prostu przyznania się do jestestwa państwa polskiego. Powiedziawszy to, zobaczmy teraz, tutaj macie Państwo kawałek opisu. Możecie ten opis Państwo też znaleźć w jednym z moich artykułów. Ja pisałem o tym także w innym piśmie. Poza książkami naukowymi pisuję także teksty popularno-naukowe oczywiście. Jak to dzisiaj się winno czynić, żeby był szerszy odbiór oczywiście. No więc macie Państwo tutaj to, co ja opowiedziałem w skrócie ogromnym. Więc mamy niewątpliwie do czynienia z bardzo interesującym jakby przykładem tej twórczości, która wspaniale się rozwinie w cyklu pod tytułem Polonia. Niektóre z tych obrazów pod tytułem Polonia mają niezwykłą symbolikę, na co zwrócił bardzo pięknie uwagę profesor Wyka w książce Thanatos i Polska. To jest jedna z najpiękniejszych książek, niewielka, ale piękna książka o Jacku Malczewskim. W Kermazie ten obraz i choćby ten, który trafił na plakat, no cóż, wszyscy ten obraz znają. To, że tutaj pan kierownik czy ktoś umieścił go na plakacie, świadczy najlepiej o tym, jak bardzo ten obraz jest jednym z tych obrazów jakby reprezentujących clue twórczości Jacka Malczewskiego. Ale poza tym, że to jest odczytywane jako Hamlet, już też nieżyjący niestety, profesor Witold Dobrowolski, który był archeologiem klasycznym z wykształcenia, zaproponował, że to jest nie Hamlet, tak jak się sugeruje, tylko że to jest Herakles na rozstajnych drogach. Zaraz o tym powiem. Czyli widzimy młodego człowieka pomiędzy dwoma kobietami, z których jedna jest, a właściwie obydwie są skute, ale ta jest albo się już uwolniła, albo się zaraz uwolni. Widzimy starą Polskę, czy dawną Polskę i nową Polskę, która się odradza. Jak popatrzymy na... To nie jest Aleksander Wielopolski, który był tym nieszczęsnym tak naprawdę, jakby to powiedzieć, zarządcą Królestwa Kongresowego, czyli tą dawną Polską, po dawnym Królestwie Kongresowym z czasów Aleksandra I, mówimy o czasach po epoce napoleońskiej do Powstania Listopadowego. Jego jak gdyby kontynuacja była w okolicach Powstania Styczniowego i wiemy, że Aleksander Wielopolski próbował wszelkimi sposobami z carem się dogadać. Kosztowało to oczywiście poborem do wojska wielu młodych ludzi z Polski, na co oczywiście młodzież się buntowała i oczywiście wybuch powstania styczniowego był w jakimś sensie związany także z polityką Wielopolskiego, który miał dobre intencje, ale one niestety no, nie spełniły się w żadnym stopniu. To, co my tutaj widzimy, to jest jego wnuk, też Aleksander, ten, który pamięta dramaty swego dziada. I po prostu stojąc tutaj z tym kwiatem, pomiędzy tymi dwoma postaciami, być może jest w jakimś sensie Hamletem.
Być albo nie być, oto jest pytanie. Pytanie, Jacek Malczewski nigdy nie maluje niczego klarownie, czy łatwego do interpretacji. To są zawsze skomplikowane bardzo aspekty twórczości. Natomiast mamy bardzo wiele przedstawień, gdzie Herakles stoi lub siedzi. Są dwie postacie, jedna z nich to jest w tej opowieści prawdopodobnie Wenus, druga jest Ateną. Jedna symbolizuje mądrość, pokorę i raczej skromność, a druga jest interpretowana jako Wenus, która odwołuje się do blichtru życia, elegancji, ale także życia łatwego. Herakles wybierze życie trudne, no i oczywiście, jak wiemy, trafi do raju, powiedzielibyśmy z chrześcijańska. Więc czy to jest, czy Jacek Malczewski nawiązał tutaj do, w tym przedstawieniu, do sztuki Szekspira, czy nawiązał do, raczej do tematu mitologicznego? Ja jestem raczej skłonny się przychylić do tego, że to była hamletyczna postać. Nie było dobrego wyjścia z sytuacji. Żadna sytuacja nie była dobra tak naprawdę w momencie, kiedy byliśmy kompletnie bezsilni i zostawieni na pastwę trzech zaborców i szczególnie nieustępliwego zaborca rosyjskiego. Ale jestem coś właśnie z tego. Jest jakby podwójna interpretacja, czy podwórne, możemy mówić o dwóch aspektach interpretacyjnych. Może być coś hamletycznego, ale może też być jakby idea tego wybrania pomiędzy dwoma opcjami. Tutaj oczywiście w tym przypadku nie mamy dwóch opcji, bo to jest ta, właściwie wybieramy pomiędzy starą Polską a nową Polską, jeśli rzeczywiście to jest słuszna interpretacja, ale nie ulega wątpliwości, że jest ten słynny dylemat Polski na początku, już bo jesteśmy około roku, jesteśmy w 1903 roku, kiedy wszyscy myślą o tym, żeby to państwo wreszcie zmartwychwstało, ale jeszcze to musiało przecież potrwać. I pamiętamy o tych, którzy wybierali inną opcję, jak ten nieszczęsny Aleksander Wielopolski, który przez bardzo wielu został potępiony, pomimo że jego intencje były całkiem dobre. Po prostu działo w beznadziejnej sytuacji, w jakiej było państwo polskie w okolicach Powstania Styczniowego. To jest ten zapóźniony slajd, który nie wiem czemu tak przeskoczył. Ale zwróćcie państwo uwagę, ile ta Elenai, namalowana później, już na początku XX wieku, ma wspólnego z tym wspaniałym arcydziełem Andrei Manteni, który namalował tego martwego Chrystusa znajdującego się w mediolańskiej breże. Elenai ujęta inaczej, to jest wersja znajdująca się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Tamtą, tą z okresu z lat 80. możecie państwo oglądać w sukiennicach w Krakowie. To są wspaniałe sceny, te polonie, wszelkiego typu przedstawienia. Studia w Paryżu, tutaj czytamy, i Monachium, to są moje słowa z tego artykułu, który jest w internecie, można go znaleźć. Jego stosunku do świata, jego polskie serce mogło kochać tylko kraj rodzinny, na którego odrodzenie czekał i w nie głęboko wierzył. A więc, proszę państwa, cóż, najciekawsze jest to, że po tej Polonii wersja pierwsza, wersja druga, nie będziemy tutaj tego szczegółowo analizowali, natomiast tym obrazem warto się zająć. To jest obraz, który być może nawiązuje do tej wersji opowieści o Orfeuszu i Eurydyce. No, wszyscy państwo wiecie, że Orfeusz stracił żonę, została ukąszona przez jadowitą żmiję, trafia do Hadesu. Orfeusz odważy się zejść po nią, no i w większości wersji jej nie wyprowadza. Niestety nie udaje mu się, bo złamał po prostu umowę, że nie obejrzy się za siebie, dopóki nie wyjdą na światło dnia. Ale są wersje takie i obecne w antycznej literaturze, i potem na przykład w operze Willibalda Glucka, to jest XVIII wiek, że Orfeuszowi udaje się swoją ukochaną żonę z Hadesu wyprowadzić. Czy rzeczywiście tak jest? Państwo tutaj nie widzicie, że tu jest Charon. Zobaczymy to może na detalu za chwilę. Ale tu widzimy, na dodatek nie widzimy, to nie jest Orfeusz. To jest Merkury. Merkury, który był psychopomposem.
Ten, który duszę do raju prowadził i z raju, jeśli udawało im się uzyskać uwolnienie, wyprowadza. A więc widzimy tą zawstydzoną nieco Eurydykę w świetle dnia. Widzimy tutaj być może symbol opresji. Obraz jest mitologiczny, ale ma też, ta Polonia ma odniesienie być może do ruskiego szynelu. W każdym razie wszystko zdaje się wskazywać na to, że mamy tutaj przed sobą niezwykłą zupełnie próbę ukazania Polonii jako tą, która wychodzi z Hadesu. Jacek Malczewski próbuje zaczarować sytuację i próbuje po prostu opowiedzieć o tym, co się stanie w roku 1918, że ta Polska wyjdzie z, zerwie kajdany, wyjdzie z Hadesu. Jest mnóstwo takich przedstawień, bardzo często może niewysokiego lotu artystycznego. Jacek Malczewski to zapowiada tym właśnie też obrazem. Są też inne jego wersje, dużo mniej znane. Natomiast tutaj nie widzimy Orfeusza. Orfeusz na nią czeka. Gdzieś po nią za chwilę ją złapie w uścisk radosny. Natomiast tutaj macie Państwo to, co mówiłem o Willibaldzie Glucku. Mówimy o tym właśnie tej wersji mitu, która jest, nie jest wersją kanoniczną. Jacek sięga po tą właśnie niekanoniczną, żeby opowiedzieć o tym właśnie, o tym wyprowadzeniu. Jeszcze raz powtarzam, tu jest Charon. I jakbyśmy sięgnęli do sztuki antycznej, jeden z przykładów, to tutaj widzimy właśnie Eurydykę, widzimy Orfeusza i widzimy Hermesa. Nie mamy czasu, żeby szczegółowo o tym opowiadać, ale to jest piękna opowieść, to jest niesłychana historia. To jest jeden z tych tematów, które zdumiewają głębią myśli i tą niesłychaną wprost modlitwą o właśnie niepodległość. Tą, którą jeśli nie wyssał z piersi matki, to wyniósł z domu rodzinnego, powiedzielibyśmy, jakśmy to już podkreślali. A więc opowieść o jakby wpisaniu dziejów Polski w wątek właśnie mitologiczny z Orfeuszem i Eurydyką w kontekście takim, jak to próbowałem Państwu opowiedzieć. O, tu może lepiej trochę widać tego Charona. Zwróćcie uwagę, jest łódź. To jest ewidentnie powrót z Hadesu. To nie ulega wątpliwości, że ona została przez właśnie Charona przywieziona na tej właśnie barce, czy na tej łodzi. Tu jak się przyjrzycie Państwo, rzeczywiście to nie wygląda sympatycznie, to ten człowiek, który stoi tutaj z tyłu, ale ewidentnie widzimy radość tej właśnie Polonii, tej Eurydyki Polonii, która jest już w świetle dnia, która jest już w blasku rodzącej się niepodległości. Wszyscy znamy ten posąg Nikes Samotraki, znalezionej na greckiej wyspie, dziś w Luwrze, symbol zwycięstwa. Nie ma głowy, nigdy jej nie było, to znaczy znaleziono ją bez głowy i może dlatego jest tak wspaniała i tajemnicza. Jacek Malczewski dla Legionów maluje też portret oczywiście Piłsudskiego w 1916 roku. Zostaje u niego zamówiona Nike. Tą Nikę maluje, zwróćcie uwagę, skrzydła są tutaj widoczne obok. No maluje taką po prostu, można by powiedzieć trochę trywialnie, że każdy żołnierz, który jest długo w polu, pewnie marzy o pięknej, rosłej kobiecie, żeby z nią, no krótko mówiąc, porozmawiać sentymentalnie czy sympatycznie. Nie spodobała się ta wersja legionistom, pomimo że tu jest tyle pięknych ciekawostek, oni idą w tylarierze. Ona stoi na takim jajowatym właściwie jakimś kamieniu czy czymś takim. Przyjęto tą piękna, długonoga kobieta. Jeden z najbardziej urokliwych obrazów Jacka Malczewskiego, która patrzy na poległego legionistę w tle Polska Wieś. Piękny obraz, który tak naprawdę wpisuje się w legendę Legionów i jest tym wołaniem o to, o co wołał Jacek Malczewski, malując te rozmaite wersje Polonii. Konkludując powoli, bo zostało nam już niedużo czasu do godziny,
nie chcę za długo przedłużać. Powiedzmy trochę o tej starożytności. To jest jeden z najbardziej urokliwych obrazów Jacka Malczewskiego. Pytia, Delfy, wiemy, że to jest świątynia Apollina w górach. Dziewczyny, które odurzone, prawdopodobnie wydobywał się z ziemi jakiś rodzaj gazu, metanu, czegoś i one w tym takim właśnie pół omdleniu, pół zauroczeniu wypowiadały rozmaite słowa, które interpretowano na rozmaite sposoby. Pytia. I jak możemy tutaj sobie przeczytać, ta pytia, zaraz do niej wrócę, ale to są te kluczowe słowa dla naszego wykładu dzisiejszego, bo za chwilę przejdę do wątku uniwersalnego. Nie mogę malować scen greckich, kiedy ja wszędzie widzę naszą ziemię, nasze twarze, nasze serca. A potem powie, gdybym nie był Polakiem, nie byłbym artystą. A więc to chyba nie do końca prawda, bo jednak tą pytię maluje. Zwróćcie Państwo uwagę, jaki robi zabieg. On zna książki z zakresu archeologii, a więc mamy tutaj motywy ewidentnie ze sztuki greckiej i to archaicznej. Tu widzimy elementy architrawu, które są kapitalną dowodem znajomości, tak samo jak u Wyspiańskiego. Wyspiański był erudytą. Był człowiekiem, który właściwie tworząc ilustrację do Homera, robił po prostu archeologiczne studia niemalże. Więc Jacek Malczewski owszem jest tą postacią, tym malarzem, który maluje tematy polskie, ale tworzy też te pełne uroku postacie ze świata antycznego. Oto malarz uniwersalny. Oto malarz, który wprawdzie twierdzi to, co napisał przed chwileczką, co przeczytaliśmy, ale jednocześnie malarz, który umie zinterpretować w sposób wspaniały tematy, takie jak widzieliśmy Orfeusza i Eurydykę, wpisuje je jakby w dzieje Polski, czy też no, w tą jakby prorocką mowę swoją o odzyskaniu niepodległości, a jednocześnie tworzy tak wspaniałe wizerunki postaci. No, jest to prawdopodobnie pani Balowa. Kobieta, którą kochał. Wprawdzie kochał podobno żonę, ale pani Balowa miała tak wielki urok, że nie mógł się jej oprzeć. Najnowsze badania rozmaitych badaczy pokazują, że był to związek więcej niż platoniczny. W każdym razie mamy do czynienia z wspaniałymi przedstawieniami, takim rodzajem podziwu dla urody kobiecej. Widzieliśmy to i w tej Eurydyce, widzieliśmy to w rozmaitych innych obrazach. Tu widzimy to z całą mocą. Ten niewielki, niezbyt rosły mężczyzna niewątpliwie był po prostu niewiarygodnym miłośnikiem pięknych kobiet. Był wrażliwy na punkcie uroty kobiecej i wyśpiewywał to, kiedy tylko mógł, swoim pędzlem. No, wie pani, ta muzyka nawet nam specjalnie nie przeszkadza, bo dodaje uroku jak gdyby tej narracji. Więc... No, tam był błąd w dacie, tak? Proszę. Był błąd w dacie. 1825 rok wywiad. Tak, aha, bo pani chce, żebyśmy to pokazali. Proszę zobaczyć. Gdybym nie był Polakiem, nie byłbym artystą, ale zaraz dodawał, bo to trzeba przeczytać też, nie zacieśniał nigdy polskości, nie zacieśniałem nigdy polskości mojej sztuki do pewnych wąskich, z góry nakreślonych ram. Przez to chcę powiedzieć tyle po prostu, że mamy do czynienia z kimś, kto miał świadomość, że istnieje polska ścieżka, ale też istnieje ścieżka uniwersalna. I to, co powiedziałem i o tej historii Orfeusza i Eurydyki, czy co powiedzieliśmy o tym przedstawieniu, czy o tej Nike Legionów, to ma wymiar sztuki uniwersalnej. To się może podobać wszędzie, co zresztą wystawy zagraniczne udowodniły. Tu macie Państwo inną wersję. Jacek Malczewski malował nie tylko, no za chwilę zobaczymy zupełnie na zakończenie, przedstawienie na przykład historii Tobiasza, do której wracał tyle razy, malował przepięknie tą historię biblijną. Natomiast tutaj, no, żeby podać jeszcze jeden przykład, jak mamy po prostu urokliwe te kobiety, które wciela się prawdopodobnie cały czas ta sama modelka, do której stosunek artysty był więcej niż mocny, sentymentalny.
Na chwilę tylko popatrzmy, jak cudownie wpisał te wszystkie stwory mitologiczne w polskie opłotki, sztuka ze ścianku. Tutaj zobaczcie Państwo Merkury, albo inaczej Sater, Kaduceuszem, tu jest Kaduceusz, dokonuje, no krótko mówiąc, jakiś szynel próbuje wytrzepać, pewnie po zimie. Tu są buty już wyczyszczone. Kapitalna, oryginalna twórczość, która po prostu starożytność czy antyklasyczny wprowadzony, jeszcze raz niech to powtórzę, w polskie opłotki. Thanatos. Tyle tych wątków tematycznych, niesłychanych. Skrzydlate postacie. To są skrzydlate postacie nie tylko aniołów, ale także właśnie tych wiktorii, tych bogiń zwycięstwa, które tutaj odgrywają rolę oczywiście inną, przychodzą, żeby oznajmić także artyście o tym, że życie się kończy. Jacek Malczewski przeczuwał swoją śmierć, ale przede wszystkim malował wielokrotnie. Od czasów śmierci matki mówiliśmy o tym, że ona umarła w Wielgie. Do tego Wielgie, jak wracał, zawsze mu przychodziły na myśl właśnie te tematy związane z właśnie z tym wątkiem mówiącym o końcu życia człowieka. Jeszcze jeden przykład. Roześmiana kostucha, piękna, z kosą. Tutaj mamy jeszcze inną scenę. Jak gdyby tylko na chwilę, zanim o tym Tobiaszu powiem, chciałem Państwu po prostu przypomnieć to, co wiecie dobrze, że Jacek Malczewski miał niesamowite poczucie humoru. Miał tak wielkie poczucie humoru, że jego gospodyni w domu zwykła mówić, jak to pisze jego uczennica, pani Michalina Janoszanka, takiego głupola jak nasz pan to nie ma na świecie. Bo on sobie po prostu żartował z tymi wszystkimi ludźmi. Dosłownie powtarzam jej słowa. No może to słowo brzmiało jedno nieco inaczej, ale on po prostu życie traktował jako rodzaj pewnego teatru. Jako właściwie czekał na reakcję ludzi i sam występuje jako filister, występuje jako właśnie mężczyzna z hiacyntem, występuje właśnie tak, jak go Państwo tutaj widzicie, co znamy z stylu reprodukcji i wreszcie widzimy go z panią właśnie balową. No była to kobieta niewątpliwie piękna. To nie ulega wątpliwości. To jest cała historia. To na osobny wykład zupełnie to, co dotyczy pani balowej. W każdym razie tutaj ten narcyzm, od którego zaczynaliśmy nasze spotkanie, jest rzeczywiście obecny. Jeszcze jeden przykład. Harpia we śnie. Jacek pewnie marzył często o pięknych kobietach, większych zwykle od siebie, bo nie był zbyt rosły, jak mówiliśmy. Tutaj macie Państwo go jeszcze raz z tym właśnie grającym na flecie satyrem czy faunem. Pani balowa u studni, polski Hektor, a więc wracają wątki z antyku klasycznego. Jacek jako Chrystus. Ktoś by powiedział bluźnierstwo. To nie jest jedyny przykład, proszę Państwa. Od czasów Dürera, a nawet wcześniej, bardzo często artyści, którzy poczuwają się do pełnienia pewnej misji w życiu narodu czy społeczeństw, z których żyją, przedstawiają się po prostu jako ci, którzy, no, jak Chrystus, dźwigają krzyż albo też wpisują się w rolę, no, Mesjasza, takiego, który głosi pewne niekiedy trudne rzeczy. I tutaj macie Państwo, powinniśmy może zobaczyć jeszcze ten, akurat się to nie udało pokazać, ale jest taki przepiękny obraz Jacka Malczewskiego, wizja Ezechiela, która pokazuje go jako właśnie wśród kościotrupów, ogromnej ilości, być może pod wpływem wojny, która się dzieje, i wiadomości o tym, ile ludzi ginie na froncie. Wiemy, jaka straszna była też pierwsza wojna światowa. Ale powiedziawszy to i może pokazawszy zbyt szybko niektóre obrazy, konkludujemy Tobiaszem. W jakim sensie ten temat z jednej z ksiąg starotestamentowych, też wpisany w opłotki. Zobaczcie Państwo, jak pięknie tutaj widzimy elementy pejzażu z ptakiem, który się unosi. Taka wąska ścieżka wśród pól, to jest jeszcze jeden wątek, który prowadzi do tego rozpamiętywania urody polskiej wsi.
Ale przede wszystkim ten fakt, że on ukazuje z Tobiaszem trzech aniołów. Wiemy o jednym. Rafał prowadził Tobiasza. Znamy historię z rybą, z tym ślepym ojcem. No, cała historia jest pewnie Państwu dobrze znana. Natomiast on nam daje tutaj trzech archaniołów. Jest archanioł Rafał, ten z historii z Tobiaszem, ale są też prawdopodobnie i Gabriel, i archanioł Michał. Jest ich czterech, może Ariel. W każdym razie tutaj, jak Państwo widzicie, nasz Tobiolo, tak jak mówiło Tobiasz, tutaj jak gdyby no, po prostu idzie za nimi, a oni tymi wielkimi skrzydłami pośród polskich pól kroczą po prostu, żeby opowiadać historię, która się dzieje tu i teraz. To jest polski Tobiasz, to są polscy archaniołowie, to się dzieje na polskiej wsi, to jest nasza historia biblijna. Tak moglibyśmy powiedzieć. Tutaj macie Państwo jeszcze inne ujęcie, jak chłopiec jest obejmowany przez jednego z tych aniołów. A najpiękniejszy jest chyba ten. To jest taki impresjonistyczny, właściwie zupełnie zjawiskowy. Niektórzy twierdzili, że to jest Rafał. Jacek Malczewski miał syna Rafała, który był znakomitym malarzem tak naprawdę. Nie weryfikowałem tego. Chcę wierzyć, że to jest Jacek Malczewski. Bo ten obraz mi się wyjątkowo podoba tą swoją niesłychaną kolorystyką. A jeśli nawet to nie jest Jacek Malczewski, jak niektórzy twierdzą, to chociaż jest tutaj prawdopodobnie podpis, to on jest absolutnie w jego duchu i w narracji, którą Jacek Malczewski stworzył z tymi trzema aniołami. Nie jeden archanioł, a trzech, którzy się pojawiają. To też jest odniesienie do sztuki renesansowej. W sztuce włoskiego renesansu u niektórych artystów w XV wieku pojawia się właśnie w historii Tobiasza trzech archaniołów. Jacek Malczewski to świetnie wiedział i pozwolił sobie właśnie na podobny zabieg w zakresie ikonografii. Konkludując, moglibyśmy powiedzieć, że jego twórczość, którą zachwycono się w São Paulo na wystawie Brazylia, w Londynie, w Barbicanie, to była wielka wystawa, którą zorganizowała pani Agnieszka Ławniczakowa, którą już przywoływałem. I szereg wystaw, na których Jacek Malczewski był albo głównym bohaterem, albo jednym z wielu. Mogę Państwu zaręczyć, że w oddziale Louvre jest taki oddział, on jest w Lens. To jest przy granicy prawie belgijskiej, wielkie, wspaniałe muzeum. Jak była wystawa pod tytułem La Pologne, czyli Polska, to właściwie przed obrazami Jacka Malczewskiego stali głównie ludzie. Jest w Jacku Malczewskim, pomimo rozmaitych tematów polskich, coś uniwersalnego. A szczególnie jest uniwersalny w tych tematach z antyku, o których mówiliśmy. Ale jest w nim też oczywiście duża doza tego narcyzmu, tego pokazywania własnego ego, własnego ja, jakiegoś zapatrzenia się własną osobę. Ale to się kończy w pewnym momencie. Jacek Malczewski staje się człowiekiem niezwykle pobożnym w ostatniej dekadzie życia. Staje się tercjarzem franciszkańskim i wiemy, że gdy umiera, czy tuż przed śmiercią prosi zakonników, żeby go ubrali w habit franciszkański. Zostaje pochowany w habicie franciszkańskim. I jest w książce, ja to przytaczam w tym artykule, który wyszedł we Wszystko, co najważniejsze, jest taki opis, jak nieco wcześniej był pogrzeb Juliusza Słowackiego, tak ważnego poety dla Jacka Malczewskiego, na którym wyrastał, o czym mówiliśmy, a potem jest pogrzeb, oczywiście pogrzeb samego Jacka. Jak wiemy, Słowacki wróci do Polski, zostaje pochowany na Wawelu jako jeden z wieszczów. Niedaleko na Skałce pochowano Jacka Malczewskiego w krypcie zasłużonych i niewątpliwie na to zasługuje. Już za życia miał opinię artysty wybitnego, wielkiego Polaka, wielkiego patrioty, ale są w nim wielkie pokłady uniwersalizmu również. No i między innymi ten obraz, zagadkowy, jedyny w swoim rodzaju. Obraz, który, porównajcie sobie Państwo z tym narcyzem, który jest na Zamku Królewskim w Warszawie w tej chwili, Caravaggio.
Tutaj mamy światło dnia, natomiast opowieść o narcyzie, niech do tego wątku nawiążę, u Caravaggio jest, kiedy już narcyz umiera i schodzi do Hadesu, nawet w Hadesie, pomimo że jest ciemno, przygląda się swojemu obliczu. Caravaggio namalował taki obraz. Właśnie o tym przyglądaniu się sobie w świetle, właściwie marnym świetle Hadesu, w jakiejś wodzie ciemnej. Tutaj mamy za to piękną sadzawkę, starszego mężczyznę. Czy to jest autoportret Jacka Malczewskiego? Tego do końca nie wiemy, ale jedno jest pewne, że istnieje jeszcze bardzo wiele obrazów Jacka Malczewskiego, których nie widzieliśmy, które są w prywatnych rękach i jestem głęboko przekonany, że te wystawy przygotowywane, bo to się powoli słyszy, że to się dzieje, na stulecie jego śmierci będą wielkim wydarzeniem. I prawdopodobnie będziemy pielgrzymowali z Warszawy do Poznania, potem do Krakowa albo w innej kolejności, bo Jacek Malczewski jest wielkim, wspaniałym malarzem, który tak naprawdę miał szczero polską duszę. Tworzył tą niesłychaną atmosferę polskości, kochał Polskę, próbował ją zaczarować, doczekał jej wolności, a jednocześnie jest malarzem, który może się podobać szeroko w świecie, bo jest artystą na wskroś oryginalnym, znakomitym, operującym świetną techniką, świetną kolorystyką i niezwykłą wyobraźnią twórczą. Dziękuję bardzo. Dziękuję.